Techno Podcast. Było o danych, to teraz o bezpieczeństwie. Aplikacja Signal, ja sam jestem szczęśliwym jej posiadaczem już od prawie roku i do tej pory szczęśliwie wierzyłem, że jest to aplikacja szyfrowana i mogę spokojnie do mamy napisać coś tajnego, albo do taty, albo do Dana, jakieś sekretne rzeczy dotyczące naszego programu. Otóż nie. Otóż już nie. FBI w swojej... No właśnie, w swojej sprawie dochodzeniowej użyło właśnie tych podobno szyfrowanych konwersacji z Signala. Dotyczy to sprawy zamachu stanu w Stanach Zjednoczonych. Pamiętasz, Dan? Trump odchodzi od władzy i nagle wszyscy mówią, że tam... Człowiek nastąpić... z tam się wdarł, tak? Tak, miało nastąpić przejęcie Kapitolu i tak dalej. Jedni mówią, że to jest fake i podburzanie opinii publicznej, drudzy, że tak faktycznie było i tam się wbili do tego Kapitolu. No nieważne, nie o tym to jest polityka. Ja o tym, że FBI użyło do śledztwa w tej sprawie materiałów z prywatnej, grupowej konwersacji na Signalu tych osób, które podobno ten Kapitol miały przejąć. I w tym raporcie, który nie wiem, czy wyciekł, czy ktoś go zdobył, opublikował, czy to fake, no raczej nie fake, bo w wielu miejscach się ta informacja pojawiała tak samo, no FBI po prostu ma do tego dostęp, więc no nie chcę was martwić, ale chyba musimy wrócić do ery pisania listów, bo telegramy też nam już zabrali, więc wiecie, kartka papieru, długopis wysyłamy, chociaż listy mogą być też prześwietlane, więc już chyba nic tam nie pozostało. Słuchajcie, ja się boję myśleć, co FBI i CIA i MI6 ma w swoich archiwach, jakie maile, jakie informacje. Te maile cały czas, niektóre wypływają, niektóre nie wypływają. Ale jeżeli dodasz do tego zmasowany atak północno-koreańskich, zaznaczam północno-koreańskich hakerów, na banki, na studia filmowe, na korporacje finansowe w Stanach, to słuchajcie, ci hakerzy okradli Amerykę na miliard dolarów. Wow. Bardzo mało, moim zdaniem. A krypto jakieś też zabrali, czy tylko... Oczywiście. Te wszystkie kradzieże z giełd kryptowalut też przypisywane są na ich konto. Ja specjalnie o tym nie mówię, bo słuchajcie, nikt o tym nie wie, bo to jest tajemnica FBI. A jak FBI coś mówi, że jest, to mówi, albo że jest, nie wiadomo do końca. Więc za tym wszystkim stoją ci hakerzy i być może ci hakerzy też śledzą tutaj w Polsce, na nas Polaków po prostu, z północnej Korei. Szukasz inspiracji w edukacji? Wejdź na jaro.edu.pl i zobacz, co możesz osiągnąć. Subskrybuj kanał Techno Podcast i bądź na bieżąco.